Siemanko, jestem Kamil, a to jest nowa seria z Cry of Fear, z gierki, którą już dawno mi polecano, ale w sumie dopiero teraz serię z tego zrobię. I co? I myślę, że będzie straszniejsza od Outlast, bo w Outlast już mogłem przeczuwać, czego mam się bać. I dlatego właśnie mnie tak mnie nie straszyło, ale tutaj jest całkiem nowa gra. Fakt, że stara, bo ona jest z 2012 roku chyba? Nie wiem, jak ściągałem, chyba tam było 2012 rok. Tam był 2012 rok napisane, ale nie jestem pewien. Ale to już nieważne. I właśnie nie wiem czego tu się bać. Także może być ciężko. Jak widać już palę, bo trzeba już się ostresować. Na zaś, jak to niektórzy mówią. I've always felt alone. Nie będę się bawił w tłumaczenie z angielskiego, bo wiem, że może mnie wyjść. Coś przekręcę i od razu w komentarzach będzie: o, źle powiedziałeś. Tak może być. Or if I'm just used to it. But I do know this. Being lonely does things to you. Feeling shit, bitter and angry all the time. Już się nawet zgubiłem w tym tekście, nie czytałem. Aha. It's away at you. Jakieś tam krótsze teksty mogę przetłumaczyć, ale się będę się bawił te dłuższe. Tu jeszcze bym przetłumaczył, ale później takie zdziwko nie dopadnie, jak będzie jakieś słówko, którego nie będę mógł przetłumaczyć. No tak, kotełek musi być, oczywiście. Ciekawe, czy spodoba mi się ta gra. Mam nadzieję. Audio 80, nie wiem. To jakiś Fiat? Może Skoda? Boże, jak ja nie lubię takiego mrocznego. Takich mrocznych scen. Bo wiem, że mogę się ich bać. W ogóle tu jest silnik z Half-Life'a jedynki. To mnie zdziwiło, bo włącza się właśnie grę, to jest Powered by Half-Life. To jest na pewno silnik z jedynki. A widać, że się postarali, bo grafika wygląda o wiele lepiej niż w Half-Life'ie. No fajnie się zaczęło. No, mogło być lepiej, ale po co? Tu chodzi o strach w tej grze. Ja już chcę się bać. Ja chcę już zacząć. Come on. O. A, to już jestem ja. Okay. Czy raczej ja? Nie no, na pewno. Tak, bo w tej samej bluzie jest właśnie gościu, jak się ściąga tą grę. Płacze? Nie, chyba nie. Nie wiem. Sam się pcham w gips normalnie. Czemu tym pociągiem ja jechałem w nocy? Jak ktoś idzie. Aha, to ja. Tego się nie spodziewałem. O. O, shit. Simon. Szymon. Co się stało? Coś się stało? Oj. To jest złego. Normalnie przy takim uderzeniu chyba człowiek by już nie przeżył. O, ty ma. Lekarz jakiś? Już go nie ma.
Już jest. Samochodzik. Brum, brum. A to chyba nie ten sam był. Nie wiem. Tu coś nie widać. Wake up. Nie, a tam nie było E napisane, tylko chwilę. Nie wiem czemu. Wake up, take the... Nie wiem co było na dole. Weź. Nie wiem. Okej. Chyba się rozgrywka zaczyna. Tak, jestem w jakimś pokoju. Wszystko takie zamazane jest. Masakra. Mam tam jakiś iksik. Tam. Ha, zdjęcia. Mam robić. O, następne drzwi. Nie wiem, który pierwszy, ale od prawej zacznijmy. Aha, drzwi są, dobra. I hate you. Nie widziałem co tam było. W tamtej iksie. Nic. Aha, drzwi. Okej. Człowiek sobie leży. Nic. Nic. Klapa. Jeszcze jest? Nie. Drzwi. Standard. Nic. Okno. Zbite. O, tam coś jest, dobra. Jak tu? O, cześć. Drzwi. Dobra, to co? Tu coś jeszcze jest? O, przeskoczyć trzeba. Tak. Okej. Lecimy dalej. Robimy challenge, kurwa, nie boimy się. Miałem daję brzydki przykład. Przeklinam, ale... O, chyba ja. O, padłem. Dobra. Lecimy dalej. Drzwi. Gościu. Nie przeczytałem, bo za daleko stałem. Nieźle. Zapalimy. Okej, lecimy dalej. Leciutkie takie ciareczki mnie przeszły na plecach, ale minimalne takie. Okej. Znowu leżę. W innym miejscu. No właśnie, o. W innym miejscu. Gdzie ja jestem? Jak się tu znalazłem? SMS. Dzwonię na policję. Nie mam nic na koncie. I... Nie przeczytałem znowu, kurde. Okej. Zagubiony w mieście. Ja to zrobił tak, żebym poleciał. O tu, cyk, cyk. I spierdzieli stąd. Można jak w Half-Life'ie to przebijać? Nie. Ło, co to było? To ja? A, to ja. A dobra, taki szum robię jak się przesuwam. Rest up to access your inventory. Access. Okej, co mam telefon? Notatki jakieś mam? Nie mam notatek. Aha, szybki wybór, slot 1, slot 2. Opis przedmiotu. Pocket to tak jakby nie wiem co. Pocket. Nie mogę sobie teraz przypomnieć co znaczy pocket. Jest coś z bagażem związane chyba. Co mogę? Equip, czyli tak no. Wyposaż. Kombinacja. Drop to jest wyrzuć chyba. Tak, drop to będzie wyrzucenie. Dual wield, nie wiem co. Włączenie. Jedynie to. Aha. Where are you? Come home as soon. Gdzie jesteś? Przyjdź do domu tak szybko jak to możliwe. Ściemnia się. Ściemnia się. Dobra. To tak. O. Latareczka. Dobra.
O, cześć, kruk. O! Ha, what was that? Co to było? To był gościu jakiś. Czemu się krzątą po takich rzeczach? Pan kot. Ha, na E. Jak mam się stąd wycofać? Znowu E? Okej, okay, wróciłem po dłuższej chwili, bo musiałem jeszcze raz przejść od nowa. No bo coś się zacięło po prostu. Nie wiem, bugi jakieś. A już na pewno wiemy, że trzeba znaleźć kod. Aha, tutaj jak na B kliknę, to mi się pokazuje co ja muszę teraz zrobić. Coś mi się pokazało. Jakaś lasencja mi się pokazała. Ja pierdzielę. A ta gra jest... Taki labirynt, że później nie znajdę, gdzie mam przyjść. Serio? Jak ja tu później trafię? To jest chyba wszystko połączone, mi się wydaje. Nie wiem. Okej. Okay. Rynek? Jakiś rynek? Kościółek, dobra. Jezu, gdzieś nie obrócę, taki wiatr, taki szum. Tu nie, tu. O, tu. Ofuseduser? Tak. Seducer jakiś. To widać, że jakieś krateczki musimy znaleźć. Jezu. Gdzieś tu wszedłem. Jezu. Komputer. Jezu, skąd to wziąć? Bo te karteczki muszą pewnie być. Coś mnie uderzył? Nie wiem. Jezu, jaki tu wie... Coś mi tu uderza. Po chwilę. Nie chciała się poprzechadzać, o jest. A tu schodzę, na dół. Coś tu jeszcze jest? Aha, to jest to miejsce nasze. Tu coś nie leży? Nie. Ale szybko czerpię sobie to, bieganie. Tu nic nie ma, dobra. Dalej. Kurwa mać. Co jest? To mnie straszy tej. Tu coś leży? Nie. Gdzieś coś leży? Halo? Policja? O! Jill and David.
Jeszcze coś muszę znaleźć. Zaraz mi coś znowu uderzy. Tyle będzie w temacie. Dobra, zobaczymy. O, tu jest karteczka. Aha, to tylko full seducer. Może to jest ten login i hasło? Jezu, jak to creepy wieje. Sun full seducer. Sun full seducer. A, tu jest Jill and David. Jest. Kurwa, coś wszedł. 3, 2, 6, 4. Mam nadzieję, że to zapamiętam. Na pewno będzie ten pin. O kurwa. Coś tu było. No chyba nie wszedł do środka, co? Nie, ale drzwi otworzył. Nie wierzę. To serio, Odysseus. No mnie to uderzyło. Teraz pierdzielam stąd. W którą ze strony było? No jest nie tak, tak. Jestem przyzwyczajony, że jak na exit kliknę, to już mi znika to, co tam mam wyświetlone akurat. No, ej, no kurna, i teraz nie znajdę tego? O, znalazłem chyba to. Trzy, dwa, sześć, cztery, chyba dobrze pamiętam, nie wiem. Gdzie to było? Aha, tu, o. Jest dopiero 7 minut i tam jeszcze tamtego nagrania było z 5. Dwa, sześć, cztery, kurde, nie wiem, czy pamiętam dobrze to. O, ale jestem taki cały poddenerwowany. W sumie. 3, 2, 6, 4. 3. 2. 6. Jest. Pierdolę. Halo? Jest tu ktoś? You can put up to quick. Aha, dobra, czyli mogę. Aha. Dobra. Mogę do trzech rzeczy naraz mieć szybkim takim w tych szybkich slotach. Aha, tak. A to skombinował z tym. Nie mówię tak. No kurna. A, to jest zapisane, patrz. Mam nadzieję, że to jest zamknięte. Znowu mi zabrało coś. A to nie życia zabiera, tylko sprinta. Oho. Widziałem, nic się nie dzieje. Czyli i tutaj. Pójść na prawo. Ja pierdolę, ja bym nie patrzył. Uff. A kto to w ogóle wysyła mu te SMS? Znaczy tamto to mama napisała teraz.
Mam chociaż ten nóż? Mam. Ale chyba mi o nic nie skoczy, to chyba mogę. Aha! Cejwik. Nie, dobra, pierwszy odcinek będzie krótszy. Ja już się boję, muszę ochłonąć. Bardzo dobrze muszę ochłonąć. Dobra, okej, to trzymajcie się i czekajcie na drugi odcinek. Hej, hej.